Moi drodzy, parę słów komentarza do ćwiczenia, które macie zrealizować. Cały czas pozostajemy w obszarze indukcji drzew decyzyjnych, ale tym razem przenosimy się do Pythona. W ramach tego ćwiczenia zobaczycie nie tylko, w jaki sposób zbudować, wytrenować sobie taki model, ale też w jaki sposób dokonać automatycznej optymalizacji parametrów algorytmu, w jaki sposób zwizualizować takie drzewo oraz w jaki sposób dowiedzieć się coś więcej na temat samego procesu uczenia się. Zacznijmy jednak od początku. Kiedy zaczniecie realizować to ćwiczenie, będziecie pracowali na prostym zbiorze danych, które macie tutaj do pobrania bezpośrednio z sieci. Taki rzut oka na ten zbiór danych, tak, to są proste statystyki na temat tego zbioru. To są informacje na temat pobrane z rzeczywistego banku, na temat sposobu używania karty kredytowej i tam są takie rzeczy jak właśnie informacje na temat kwot czy wpływów na konto przez ostatnie 3 miesiące, czy wydatków przez ostatnie 3 miesiące, średniej wydatków, informacja czy wydatki ostatnio spadły o mniej niż 50% itd., itd. To w gruncie rzeczy nie ma aż takiego dla nas dużego znaczenia. Jest podstawa tego zbioru danych, tak, informacje na temat osoby, która jest właścicielką tej karty kredytowej, więc wiemy, jaki jest poziom wykształcenia, płeć. Jest jakiś błąd w zbiorze danych, bo mamy jakąś kolumnę nienazwaną, tak, i informacje na temat wydatków przez ostatnie miesiące, średniej wydatków, i tu jest właśnie ten spend drop over 50%, tak, czy nastąpiła jakaś gwałtowna redukcja wydatków przez ostatni czas. I tego typu model mógłby próbować na przykład oceniać właśnie, na ile ktoś, nie wiem, zabiera się za oszczędzanie na karcie kredytowej, coś takiego. Mamy tutaj listę kolumn, więc kilka spraw do wyczyszczenia. Po pierwsze, trzeba usunąć w ogóle tą zmienną unnamed, po drugie trzeba zakodować etykiety. One nie mogą mieć wartości znakowych, no, więc nie może być no jest, to musi być zapisane w postaci liczbowej. W tych operacjach, które tutaj zobaczycie, zauważycie dodany jeszcze parametr in place równe true. Jeżeli tego nie zrobicie, to każda metoda zdefiniowana w pandas data frame będzie Wam zwracała referencję do nowego obiektu data frame'a, na którym ta operacja została wykonana. Więc gdybyśmy nie zrobili tego in place true, to wtedy wynikiem tej funkcji byłby nowy data frame, w którym nie byłoby już tej kolumny, ale musielibyśmy to przepisać, więc wtedy moglibyśmy zrobić to oczywiście na tej zasadzie, że powiedzielibyśmy df równa się df drop, tak, wtedy bez tego in place równe true. To jest znowu kwestia tylko konwencji, co Wam się bardziej podoba. No więc usuwamy jedną, usuwamy identyfikator, który jest nam niepotrzebny, wykonujemy podmiankę, no i mamy wyniki. Tak jak już wspominałem, scikit-learn nie akceptuje danych łańcuchowych, to muszą być liczby. No i mamy tutaj kilka gotowych klas, które zajmują się tego typu transformacją. Jest label encoder i jest one hot encoder. Zobaczmy najpierw, jak wygląda label encoder. Widzicie tutaj zamianę płci na liczbę, tak? 0,1. A tutaj też education level. One hot encoder oczywiście różni się tym od label encoder, że one hot encoder stworzyłby indeks bitmapowy, tak? Więc jeżeli, tak, załóżmy, że mamy tam dwie możliwe wartości w atrybucie gender, no to wtedy mielibyśmy dwie kolumny gender F, gender M i mielibyśmy ustawioną flagę binarną w jednej z tych kolumn. Tak? Natomiast label encoder, tak, tworzy nam, zamienia nam każdą wartość na unikalną wartość liczbową. A możemy sobie zobaczyć jeszcze, jak wygląda podział między w zmiennej celu, no, ile jest przypadków jest, ile jest no i tak dalej. Tworzymy sobie zbiór danych. Funkcja pop, tak jak już poprzednio wspominaliśmy, usuwa
usuwa kolumnę z data frame'u i zwraca ją w wyniku, więc automatycznie zmienna Y będzie zawierała wszystkie etykiety, zmienna X będzie zawierała resztę, no i funkcja train test split z scikit-learn model selection automatycznie nam podzieli zbiór uczący na zbiór, czy cały zbiór danych, którym dysponujemy, na zbiór uczący i zbiór testujący. Gdybyście chcieli zrobić sobie podział na trzy zbiory, jak pewnie niektórzy z Was już wiedzą, że w wielu zastosowaniach, szczególnie tam, kiedy proces uczenia modelu wymaga optymalizacji pewnych hiperparametrów, tak jak na przykład ma to miejsce w przypadku uczenia sieci neuronowych, zazwyczaj tworzymy sobie trzy zbiory. Znaczy mamy zbiór uczący, zbiór testujący i zbiór walidujący. To zbiór walidujący jest używany w trakcie procesu uczenia do sprawdzenia, czy postępuje dobrze uczenie, natomiast zbiór testowy to jest ten ostatni, na którym dokonujemy ostatecznego pomiaru. Gdybyście chcieli coś takiego zrobić, trzeba po prostu dwukrotnie wykonać metodę train test split, to znaczy najpierw wyodrębnić zbiór uczący, a z tego, co zostaje jako test, to z kolei podzielić na zbiór testujący i zbiór walidujący. Więc tutaj mamy nasze etykietki, yes, no. No i teraz zbudujemy sobie drzewo decyzyjne. Tutaj macie najprostsze wywołanie drzewa decyzyjnego. Ustawiamy sobie kilka parametrów. Oczywiście szczegółowo tutaj macie link do dokumentacji. Możecie zobaczyć, jakie tam są parametry. Te najbardziej oczywiste, te, z których korzystaliśmy w RapidMinerze czy w Orange Data Mining, to było kryterium podziału danej partycji, tak? Zatem albo to była entropia, albo to był indeks Giniego, można też po prostu wziąć sobie accuracy, można wziąć też relatywny point, mutual point information, także kilka tych kryteriów jest, my weźmiemy sobie indeks Giniego, maksymalna głębokość drzewa i minimalna liczba wierzchołków, minimalna liczba instancji, które muszą trafić do danego liścia, żeby ten liść nie był merdżowany. Metoda fit uczy nam model, tutaj widzicie decision tree classifier z pozostałymi parametrami domyślnymi. Teraz jak sprawdzić dokładność? W scikit-learn metrics macie kilka bardzo przydatnych funkcji, które Wam potrafią wydrukować informacje. Oczywiście najpierw musimy zaaplikować nasz model za pomocą metody predict do zbioru testowego. Tak, to jest znaczy zbiór testowy, to będą nasze testowe predykcje. No i my wiemy, jakie są prawdziwe predykcje. One są ukryte tutaj w zmiennej y-test, natomiast y-pred to jest nasza predykcja i na tej podstawie możemy teraz stwierdzić, jak dobrze jest. Accuracy score oczywiście wydrukuje po prostu nam informacje na temat precyzji. Macierz pomyłek i pełny raport klasyfikacyjny. A więc jesteśmy na poziomie tam 69,5%. Tutaj macie macierz pomyłek wydrukowaną, no i precision recall i miara F1 dla poszczególnych klas decyzyjnych, yes i no. Jak w ogóle wygląda takie drzewo? Otóż sam fakt, że my jesteśmy tutaj na poziomie Pythona, nie znaczy, że nie możemy sobie obejrzeć takiego drzewka. Jeżeli zainstalujecie sobie GraphViz Library, to się robi jednym poleceniem, to wtedy możemy sobie pięknie zwizualizować całe drzewko. Tak, i dostajemy bardzo czytelną, ładną wizualizację. Intensywność koloru oczywiście mówi nam o tym, jak bardzo czysty jest dany wierzchołek. Interpretujemy drzewo tak, zupełnie normalnie, czyli tutaj mamy test last month spent. Tak, czy odpowiedź na to pytanie, czy w zeszłym miesiącu dana osoba wydała mniej niż $385. Jeśli tak, to idziemy w lewą stronę, jeśli nie, to idziemy w prawą stronę. Na każdym poziomie, zarówno w liściach, jak i w wierzchołkach wewnętrznych, widzicie, jaka jest wartość indeksu Giniego. Przypominam, że im mniejsza wartość indeksu Giniego, tym czystszy dany wierzchołek, a jak mamy wierzchołek, który jest zupełnie czysty, to znaczy do którego wpadają tylko i wyłącznie instancje z jednego typu, no to mamy wtedy indeks Giniego równy 0. Tak? I tutaj widzicie przykłady dwóch zupełnie czystych liści, no a tutaj mamy liść, który jest najbardziej możliwie zabrudzony, to znaczy tutaj wpadają trzy przypadki z jednej klasy decyzyjnej, trzy przypadki z drugiej klasy decyzyjnej i w zasadzie, jeżeli jakaś instancja trafia tutaj, no to jest rzut monetą, my nie mamy pojęcia, co powinniśmy zrobić. Więc taka prosta metoda wizualizacji.
Myśmy wybrali sobie tutaj określony parametr, znaczy wskazaliśmy sobie tak trochę magicznie, powiedzieliśmy sobie, ok, będziemy uczyć się, tak ustawimy sobie maksymalną głębokość drzewa na 5, no ale mogłoby być 4, mogłoby być 3, mogłoby być 10, tak skąd wiadomo, jaka ta wartość parametru ma być. Bardzo prostą metodą jest wykonanie optymalizacji przez grid search. W grid searchu to, co robimy, to oczywiście pokazujemy, dla każdego parametru podajemy zakres wartości, które chcielibyśmy przetestować i sama z siebie klasa wykonuje obliczenia poprzez znowu poprzez fit, gdzie wykonuje wszystkie możliwe permutacje parametrów. Parametry podajemy w postaci słownika, nazwa parametru, to jest ta sama nazwa, którą musi akceptować dany klasyfikator, jest kluczem w tym słowniku, natomiast wartością jest zakres jakiś coś, co spełnia interfejs iteratora, gdzie wymieniamy wszystkie możliwe wartości. Tak więc to mógłby być zbiór, to może być generator, tak jak tutaj, range od 1 do 15, to może być po prostu lista, także jak Wam się żywnie podoba, coś po czym można przeiterować, tak? Dlatego że grid search tak naprawdę będzie sobie iterował po tych wszystkich wartościach. I teraz jak z tego korzystamy? Tworzymy sobie nową instancję obiektu grid search, podajemy jako parametr estimator, podajemy tutaj konkretny model, tak? Czyli tu już mamy konkretny obiekt reprezentujący model, podajemy jako cross-validation, jakiego rodzaju walidację krzyżową chcemy wykonać, tak? Ile foldów, czyli na ile części dzielimy zbiór uczący, podajemy parametry i njobs to jest parametr do zrównoleglenia, znaczy on mówi ile korów, ile rdzeni procesora można użyć do uczenia się. I teraz wywołanie metody fit z przekazaniem zbioru danych, zbioru uczącego i etykiet powoduje, że grid search uruchomi wszystkie możliwe kombinacje decision tree classifier dla wszystkich możliwych kombinacji tych parametrów i zwróci nam najlepszy wynik. No, oczywiście tam chwilę trwa, bo tych kombinacji tutaj jest sporo. I cóż się okazuje? Okazuje się, że najlepszy możliwy wynik tym parametrem, z którego korzystamy, jest domyślnie accuracy, ale też można to zmienić. Najlepszy możliwy wynik to 77,7% dokładności. Ten nasz ślepy traf dał nam niespełna 70%, więc mamy tutaj 10% względnej poprawy modelu. Jest o co się bić. W składowej best estimator z podkreślnikiem znajduje się obiekt, który reprezentuje najlepszą możliwą znalezioną kombinację, przy czym nie jako kombinacja, tylko już jako gotowy model, także my możemy sobie ten obiekt wprost zastosować, tak możemy sobie powiedzieć, że model to jest ten najlepszy znaleziony, no i teraz już wykonać sobie predykcję, tak, i to uruchomić. Tu oczywiście jest pewna stochastyka, no ale mamy dokładność 80% i widzicie, że znacznie lepsze parametry. Co może nam się tutaj troszeczkę nie podobać? Zauważcie, że mamy klasę mniejszościową, tak, ta klasa, mamy dużą dysproporcję, jeżeli chodzi o przykłady klasy no, klasy yes. I zarówno precision, jak i recall dla klasy mniejszościowej jest niezadowalający, jest znacząco mniejszy niż w przypadku klasy większościowej, zresztą widać to doskonale tutaj, tak? Jak mamy zdecydowanie chętniej dokonujemy, popełniamy dosyć dużo błędów, tak? To jest prawdziwe przypisanie do klasy yes, to jest prawdziwe przypisanie do klasy no i znacznie częściej popełniamy błąd false negative niż false pozytyw. I to może nam się nie podobać. Jeżeli byśmy chcieli teraz zmienić to, w RapidMinerze mogliśmy manipulować macierzą kosztów. Podobnie jest tutaj, my możemy podać przez parametr class weight, możemy podać wagi klas, gdzie te wagi klas są rozumiane właśnie jako wagę kosztu, czy wagę popełnienia błędu dla zadanej klasy. I jeżeli na przykład, to jest oczywiście ekstremalny przykład, ale jeżeli teraz podam tutaj bardzo duży koszt dla błędu popełnionego na klasie yes, to porównajcie sobie
ten wynik. Teraz zauważcie, że model zdecydowanie chętniej wykonuje, popełnia błąd false positive, to znaczy znacznie chętniej, zakładając oczywiście, że klasa yes jest pozytywną, a klasa no jest negatywną, popełnia ten błąd, to znaczy boi się popełnić tego błędu, tak? Boi się przypisać rzeczywistą instancję klasy yes do klasy no, znacznie chętniej przypisuje rzeczywistą instancję klasy no do klasy yes. Oczywiście bardzo dużo nas to kosztuje, jeżeli chodzi o dokładność klasyfikatora, no ale czasami po prostu tak trzeba. Mówiliśmy sobie też o drzewach, o lasach losowych, random forests. To jest oczywiście bardzo, bardzo silny algorytm o świetnych własnościach generalizacyjnych, bardzo szybki, w zasadzie taki domyślny baseline, z którego należy korzystać, rozwiązując jakikolwiek problem uczenia maszynowego, zanim się zabierzemy za jakiekolwiek bardziej skomplikowane modele. Random Forest to jest naprawdę świetny baseline do wykorzystania. Tutaj już nie będziemy się bawili w tą optymalizację parametrów, już sobie powybierałem sobie jakieś przykładowe parametry. To jest liczba drzew, które będą w tym lesie, to jest maksymalny, to jest procent wszystkich cech, które mogą być losowane, czyli przy takim ustawieniu w każdym węźle, w którym będzie podejmowana decyzja, algorytm będzie losował tylko 50% cech i spośród tych cech będzie próbował wybrać cechę, która będzie się charakteryzowała najlepszym współczynnikiem Giniego, czy tam najlepszą entropią. Też podaję tutaj te dosyć agresywne współczynniki kosztu błędów dla klasy no, klasy jest, czyli dokładnie jest tak samo jak poprzednio, też bo pięciokrotna różnica, ale zauważcie, że o ile tutaj mieliśmy spadek dokładności do 43%, tutaj już mamy z powrotem 68%, co jest tak naprawdę bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że utrzymujemy te błędy, które tutaj są, wcale nie są aż takie duże. Dobra. I co jeszcze? Aha, bias versus variance. To jest problem uniwersalny, on nie jest związany tylko z drzewami decyzyjnymi. Każdy model uczenia maszynowego będzie cierpiał na ten sam problem, jak problem obciążenia i problem wariancji. W wielkim uproszczeniu, bo sprawa jest bardziej skomplikowana, ale w takim wielkim uproszczeniu ta infografika przedstawia, na czym rzecz polega. Obciążenie związane jest z tym, czy klasyfikator popełnia pewien błąd systematyczny. To znaczy, czy cały czas popełnia jakiś błąd w tą samą stronę. Natomiast wariancja jest związana z bardzo dużym rozrzutem, z rozrzutem poprawnych i niepoprawnych wartości, czy z rozrzutem błędu. Teraz wyobraźcie sobie, tak, to można bardzo łatwo tak zilustrować. Najlepszy możliwy klasyfikator to jest klasyfikator, który charakteryzuje się małym obciążeniem i niską wariancją, to znaczy po pierwsze błędy są bardzo niewielkie, tak, mamy niewielki rozrzut wokół średniej, a poza tym tak naprawdę wszystkie, mimo tego, że te błędy gdzieś tam wokół tego zera się mieszczą, to one są rozmieszczone wokół niego w miarę równomiernie. Jeżeli mamy najgorszą możliwą sytuację, jest wysokie obciążenie i wysoka wariancja. Wysoka wariancja, czyli mamy bardzo różnorodne błędy, mamy dużą wariancję w samych błędach, ale oprócz tego te błędy są też systematycznie przesunięte w stosunku do oczekiwanej wartości. Niskie obciążenie, wysoka wariancja oznacza, że nie ma takiego błędu systematycznego, natomiast klasyfikator nie nauczył się wystarczająco i nadal popełnia duży rozrzut błędów. No i wreszcie mała wariancja, a wysokie obciążenie oznacza najczęściej, że z jakiegoś powodu klasyfikator nie jest dobrze dobrany do danego zbioru danych, tak? Więc wysokie obciążenie najczęściej oznacza, że wybraliśmy zły model, że na przykład próbujemy rozwiązać problem, który jest z natury rzeczy kwadratowy za pomocą klasyfikatora, który jest liniowy, tak? Albo w ogóle nie ma takiej wystarczającej siły czy pojemności do rozwiązania danego zadania, ma za mało parametrów na przykład, żeby w pełni reprezentować jakiś problem. Natomiast wariancja najczęściej to jest wynik albo nadmiernego dopasowania do zbioru uczącego, albo niedopasowania do zbioru uczącego. Tu jest znakomity wykład przygotowany przez Sebastiana Raszkę. To jest 10 stron. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, bardzo, bardzo, bardzo polecam zapoznać się tą infografikę, stamtąd właśnie ukradłem. A my spójrzmy sobie tutaj na sam koniec na konkretny przykład. Mamy znowu zbiór danych, jeszcze raz go czytamy, czyścimy, robimy sobie kodowanie etykietki, kodowanie płci, tak po to, żeby mieć na czysto to wygenerowane. I teraz to,
co my tutaj zrobimy, to wykorzystamy funkcję Learning Curve, która jest w Model Selection, i zobaczymy, w jaki sposób zmienia się charakterystyka zbioru danych, czy charakterystyka modelu, to jak dobrze on się uczy, w zależności od tego, jak dużym zbiorem uczącym będzie dysponował. To znaczy, my będziemy cały czas zwiększali rozmiar zbioru uczącego i te zmiany będą tak od jednego przykładu do 350 przykładów. Mamy nasze cechy, mamy zmienną celu, no i będziemy, funkcja Learning Curve zwróci nam tak naprawdę trzy listy. Listę zawierającą informację na temat tego, ile wynosiły po kolei liczności zbiorów uczących, jaki był wynik dla zbioru uczącego i jaki był wynik walidacji na tej części, która jest ukryta przed zbiorem uczącym. No i tu jest oczywiście model, tak, Decision Tree Classifier, tu jest zbiór, z którego będziemy brali, Train Sizes, no to jest lista tych właśnie, tak, iterator tych wszystkich rozmiarów zbiorów uczących i będziemy wykorzystywali pięciokrotną walidację. Tym kryterium, z którym będziemy, na które będziemy patrzeć, jest Accuracy, ale moglibyśmy tam wpisać i Precision, i Recall, i F1, i Average, i Micro F1, no różne. Proszę rzucić okiem do dokumentacji, zobaczycie tam wszystkie możliwe miary. No więc tak to mniej więcej wygląda, jak teraz odbywa się ten proces uczenia. No i widzicie tutaj, dla każdego punktu, tak, to jest wynik uczenia na zbiorze uczącym, tak, a tu jest na zbiorze walidującym. Mamy po 5 wartości. Dlaczego? Dlatego, że używamy walidacji, pięciokrotnej walidacji krzyżowej, więc to jest wynik dla każdego foldu w tej walidacji. Więc żeby móc to sensownie narysować, my musimy to uśrednić, no więc to dokładnie robimy tutaj. Wyliczamy sobie średnie. No i teraz dla każdego rozmiaru zbioru uczącego od 1 do 349 instancji sprawdzamy sobie, jak wyglądało precyzja na zbiorze uczącym i jak wyglądała precyzja na zbiorze walidującym. No i teraz wystarczy nam to narysować. I sobie to narysujemy. To teraz możemy zobaczyć mniej więcej, jak przebiega proces uczenia. Oczywiście na samym początku ten błąd tutaj jest bardzo niewielki, no ale tak naprawdę model zapamiętuje po prostu 1, 2, 3, 4, 5 krotek. No nie ma żadnego problemu, żeby to zapamiętać. Im więcej tych danych się zbiera, tym bardziej się to stabilizuje. I ta krzywa generalnie rzecz biorąc pokazuje, że dodawanie większej liczby przykładów tutaj niespecjalnie pomoże w tym problemie. Wydaje się, że to drzewo już się nasyciło, ten model już się nasycił informacjami. Z drugiej strony błąd na zbiorze walidującym, czy zbiorze testującym, on oczywiście na początku jest trochę większy, ale w miarę uczenia się wydaje się, że ten model się ładnie generalizuje. Ta różnica tutaj oczywiście jest jak najbardziej pożądana, ona powinna być. Gdyby tutaj zaczął z powrotem rosnąć nam błąd, to oznaczałoby to przeuczenie klasyfikatora, to znaczy mielibyśmy cały czas bardzo mały błąd na zbiorze uczącym, natomiast zacząłby rosnąć nam błąd na zbiorze walidującym, to by oznaczało, że model nauczył się zbioru uczącego po prostu na pamięć, tak? To wykonało memorization. Na sam koniec chciałem zwrócić Waszą uwagę na doskonałą bibliotekę Yellowbrick. Yellowbrick to jest uzupełnienie Scikit-Learna o możliwości wizualizacji procesu uczenia. Tutaj dwa przykłady. Validation Curve. Tu jest z kolei przykład pokazujący, bo znowu my wykorzystaliśmy sobie bardzo konkretny klasyfikator z określonym parametrem, tak? Na przykład max depth równe 2. I teraz pytanie, a jakby było, gdybyśmy sobie to zmienili? I to właśnie sobie tutaj testujemy. Sprawdzimy sobie, bierzemy sobie parametr max depth i sprawdzimy, jakby wyglądał ten proces uczenia, gdybyśmy próbowali z drzewami o głębokości 1, 2, 3, 4, 10, 15, aż do 25. Znowu tą główną miarą będzie dla nas accuracy. O, i tak to wygląda. Tak, widać wyraźnie, że dla głębokości do głębokości 5, no powiedzmy jeszcze jakoś to działa, natomiast później im głębsze robimy drzewo, tym w zasadzie model lepiej zapamiętuje cały zbiór uczący. On już ma wtedy takie capacity wielkie, że zapamiętuje wszystkie możliwe kombinacje parametrów w zbiorze uczącym, więc uzyskuje 100% dokładność, no ale to nie ma nic wspólnego z generalizacją, tak, tutaj się pojawia wielka różnica, więc wydaje się, że żeby nie przeuczyć tego modelu, powinniśmy się trzymać głębokości 4, maksymalnie 5, głębiej nie powinniśmy iść. Drugi przykład to Learning Curve, czyli porównanie dla walidacji krzyżowej dziesięciokrotnej, tak, porównanie tego, jak wyglądają dokładności na zbiorze uczącym i testującym, czyli podobnie jak poprzednio.
tak, ale z troszeczkę innymi parametrami. No i tutaj z kolei mamy bardzo dobry wynik na zbiorze uczącym, a na zbiorze walidującym nam tutaj się to troszeczkę spada. Jeżeli chodzi o zadanie domowe, bardzo proste. Nie będziecie mieli żadnych problemów, żeby je zrealizować. Czekam na odpowiedzi do niedzieli 24 maja. Macie zbiór danych o włoskich winach. Ten zbiór danych jest tutaj ładnie opisany. O, proszę, to jest plik tekstowy, więc on się... ja mam tutaj teraz tylko pojedynczą... mam szerowane tylko to okienko, także tego nie zobaczycie. No ale tu jest plik z opisem dokładnie, o co chodzi. Duży zbiór danych z opisem jakości włoskich win, więc waszym zadaniem jest pobrać ten zbiór danych. Nigdy nie wykonujemy analizy na danych, które są lokalnie na dysku, tak, bo to jest całkowicie niereprodukowalne, także wczytując ten zbiór danych, proszę go wczytywać za każdym razem. Znaczy, eksperymentując sobie, oczywiście możecie sobie lokalnie go skaszować, natomiast jak wysyłacie do mnie rozwiązanie, to proszę, żeby zbiór był całkowicie, żeby rozwiązanie było całkowicie reprodukowalne, to znaczy, że ja przechodzę sobie komórka po komórce i nic nie muszę mieć u siebie lokalnie zainstalowane. Proszę też zwrócić uwagę, zazwyczaj jest tak, że znowu, konwencja każe umieścić zbiór, etykietę w ostatniej kolumnie. Tak tutaj nie jest, tutaj ta etykietą jest pierwsza kolumna. Proszę zbudować sobie drzewo decyzyjne. Możecie zrobić sobie to za pomocą klasy Decision Tree. Tu jest jeszcze taka ciekawa klasa Extra Tree Classifier. Proszę sobie rzucić okiem do dokumentacji, zobaczyć co ona robi, albo Random Forest. Macie użyć właśnie przeszukiwania przestrzeni parametrów dla znalezienia najlepszej kombinacji, która podniesie nam dokładność klasyfikatora i proszę przeprowadzić jakąś prostą wersję Bias versus Variance Analysis. Najchętniej, gdybyście przy okazji rzucili okiem właśnie do dokumentacji biblioteki Yellow Brick. Super przyjazna, bardzo fajna, z bardzo ładnymi wizualizacjami. Możecie też zwizualizować na przykład krzywe ROC, macierz pomyłek, czy sam raport klasyfikacji. Wszystko w postaci notatnika do mnie, macie na to 2 tygodnie, a jeśli będą jakieś pytania, wątpliwości, tradycyjnie co piątek czekam na Was i zapraszam na konsultacje online. To tyle na dziś, dziękuję i przyjemnej zabawy z drzewami decyzyjnymi.